Siemanko, tu Karol Garncarz, prosto z klubu Unit 37. Na pewno słyszycie, jak tam zasuwają ludzie, a my jesteśmy na górze. Ze mną Sławek Rawiński. Siemanko, Sławku. Witam serdecznie, dobry wieczór. Sławek, od ostatniej armii, na której wygrałeś, twój rekord to teraz obecnie 3-2. Minęło trochę czasu. Powiedz, jak go wykorzystałeś? Wydaje mi się, że pracowałem ten czas bardzo dobrze. Przede wszystkim pracowałem nad pewnością siebie, której mi często brakuje. Zupełnie nie wiem dlaczego, ponieważ w każdy trening wkładam całe serce. Do tej walki zupełnie podchodzę z inną głową. Mam nadzieję, że ta głowa zostanie do kolejnych walk taka sama. Jestem zdeterminowany, wiem co potrafię, wiem jak jestem przygotowany. Nie czuję żadnych obaw. No właśnie, jesteśmy na kilka dni przed Armia Fight Night 11. Marcin Polita to twój rywal, debiutant. Często się mówi, że zawodnik, który ma już stoczonych kilka walk, gdy walczy z debiutantem, to na nim jest ta presja większa, no bo wiadomo, oczekuje się od niego tego doświadczenia, tego, żeby pokazał więcej umiejętności w klatce, a ten debiutant wchodzi i tak naprawdę może, a nie musi. Tak, to prawda. Też wielkiego wyboru nie mam, bo z reguły to jest tak, że dzwoni ktoś z federacji i dostaje walkę, albo ją biorę, albo jej nie biorę. Ja nie mam za wiele do powiedzenia. Padło na pana Politę, więc od razu się zgodziłem. Nie wiem, co potrafi, nie wiem, co umie. Wiem, że tam przygotowuje się w WCA w Warszawie z dobrymi zawodnikami. No, ale to pod okiem jest Daniela Omielańczuka między innymi. Między innymi Daniela Omielańczuka, gdzie wiemy doskonale, że Omielańczuk Daniel jest świetnym zawodnikiem, więc na pewno wiedzy mu sporo przekazał. No ale to jest nie wszystko. Oprócz tego trzeba jeszcze coś pokazać w klatce. I miejmy nadzieję, że pokaże i będzie dobra walka. Wywodzicie się, można powiedzieć, z podobnych dyscyplin. Ty jako były strongman, on też podnosi ciężary. Czy uważasz, że ta siła może mu dodać co nieco w klatce, bo kawał chłopa z niego jest? No, ta siła to będzie mu przeszkadzała w klatce i to bardzo. Wiem po sobie, ponieważ siła, która jest używana do dźwigania ciężarów, do strongmanów, to są dwie różne siły. Owszem, dynamika mu się przyda najbardziej, bo tam dynamikę można później fajnie przełożyć. Natomiast siła na początku, w pierwszych walkach, jeżeli zamierza dalej tą karierę kontynuować, na pewno będzie mu przeszkadzać. Sławek, za tobą 5 zawodowych pojedynków. Jak byś podsumował na chwilę obecną tę karierę? Powiem szczerze, że przygotowując się do naszej rozmowy, oglądałem te pojedynki i to, jak nawet wyglądałeś w klatce, mam na myśli tutaj budowę ciała podczas pierwszych pojedynków, kiedy byłeś jeszcze po tej erze strongmanów, kiedy byłeś naprawdę ogromny, no teraz dużo straciłeś tych kilogramów. Jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze. Zaczynałem swoją karierę, przygodę ze sportem w MMA, tak naprawdę bez amatorskiej kariery, prawda? Wszedłem od razu w zawodowstwo, nie do końca chyba też świadomy tego, jak to wszystko wygląda. No ale już jestem w tym sporcie parę lat, kontynuuję to, staram się z dnia na dzień ulepszać swoje możliwości. Sylwetkę obniżyłem bardzo mocno, jeżeli chodzi o kilogramy, o ilość mięśni. Dużo lepiej mi teraz się funkcjonuje. Owszem, straciłem troszkę na sile, no ale to jest coś za coś, ale zyskałem znowu na wydolności tlenowej, także myślę, że w tym kierunku będę szedł, oczywiście podtrzymując gabaryt siłowy jak na najlepszym poziomie. No, też na przykładzie Mariusza Podzianowskiego możemy mówić, jak strongman musi zmienić swoje ciało, by walczyć w MMA. On też na początku był ogromny i widać było, że te mięśnie naprawdę potrzebują niesamowicie dużo tlenu, żeby to funkcjonowało tak, jak powinno. Widzimy, jak teraz Mariusz wygląda, widzimy, jak też wyglądasz teraz ty. Powiedz, gdzie się przygotowywałeś i jak to wygląda u ciebie w skali tygodnia, ten plan treningowy? Przygotowuję się cały czas w Legion Team Tarnów i Energii w Katowicach u Warchoła Łukasza. Tam przede wszystkim parter z Robertem Warzałą w Tarnowie. Tak samo robimy sporo. Nie z tym politykiem Robertem Warzałą, prawda? Nie z tym politykiem. Robert Warzała to jest świetny trener, jeżeli chodzi o brazylijskie jiu-jitsu. Przepracowaliśmy kawał dobrej roboty, żeśmy zrobili. Z Radkiem Piechnikiem robimy stójkę. No i staram się to wszystko łączyć w całość. Chodzę na sparingi, uczęszczam też do innych klubów, jadę czasami do Warszawy, do WCA, żeby się sprawdzić z innymi zawodnikami, zobaczyć na jakim etapie jestem, czy to wszystko, co robimy na treningach, wychodzi w sparingach, co trzeba jeszcze poprawić. No i tak to mniej więcej wygląda cały okres przygotowawczy. W Unicie robię sobie siłę, wytrzymałość, lubię ten klub, lubię tutaj przychodzić. Bardzo miło tu spędzam czas, także z ogromną chęcią tutaj trenuję. Masz też swoich podopiecznych, których trenujesz. Często widzę Cię na treningu, że przychodzisz ze swoimi podopiecznymi. Znajdujesz czas na to też, żeby trenować innych? Tak, ponieważ ci ludzie, którzy są teraz ze mną, których tutaj widujesz, oni są ze mną już po 8-9 lat. To są od samego początku, kiedy do mnie przyszli, wiesz. To już jest to, że trenujemy razem, to jest jedno, a przyjaźń, która się nawiązała, to jest drugie. Także spędzanie czasu, widywanie się tam dwa razy w tygodniu, to jest taka dodatkowa odskocznia od codzienności, a przy okazji robimy kawał dobrej roboty, trenujemy, co pozwala na to, żeby ich zdrowie utrzymać w dobrej kondycji. Dzisiaj rozmawiałem też z Mirosławem Dąbrowskim, potocznie zwanym jako Misiek z Nadarzyna.
No powiem szczerze, że ten Tarnów, jeśli chodzi o zawodników MMA, no to rośnie w siłę. Nie znam sytuacji, nie wiem jak tam sytuacja cała wygląda z tą walką, czy to się odbędzie, czy się nie odbędzie i gdzie ma walczyć. No nic, no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, jak rzeczywiście do niej dojdzie. Armia Fight Night to twoja organizacja? Śledzisz inne polskie federacje, jeśli chodzi o MMA? Bo oprócz tych sportowych też narobiło ci dużo tych freakowych. Tak, freakowe federacje, no jeżeli coś tam wpadnie, no to zobaczę sobie tak czyste ciekawości, ponieważ no nie powinno tak to wyglądać, jak wygląda. Jeżeli nawet są freakowe te federacje, to przynajmniej ci zawodnicy powinni być w jakimś stopniu przygotowani, chociaż teraz i tak stopniowo to się tam widzę rozwija i ci zawodnicy są coraz lepiej przygotowani. Interesuje mnie przede wszystkim armia, rozwija się w bardzo szybkim tempie, w błyskawicznym bym powiedział. Jest 11 gala, a są na bardzo, bardzo wysokiej oglądalności. No KSW z siłą rzeczy, że wiadomo, jest Mariusz Pieniowski, który jest moim kolegą z czasów Strongmanu, więc też śledzę. No takie dwie federacje, które są mi najbliższe. Bitwa o niepodległość, tak się nazywa najbliższa gala armii. Na kogo czekasz? Na kogo, oprócz oczywiście swojego pojedynku, która walka cię interesuje? Powiem szczerze, nie skupiam się na innych walkach na tej gali. Skupiłem się na swojej, przygotowuję się na swojej. Nawet nie wiem dokładnie, jak wygląda fight card stworzony, ponieważ no... Pełny fokus tylko na siebie. Tak, to jest moja walka, to jest mój czas, więc ja muszę go wykorzystać jak najlepiej potrafię i dać bardzo dobry pojedynek, żeby federacja nadal chciała gościć mnie w klatce. Oglądałem wywiad z twoim rywalem z konferencji prasowej zapowiadających tą 11 galę FN. Powiedział, że widział w twoich oczach strach. Co ty na to? Tak, słyszałem. Widziałem też ten wywiad. No co, no wejdziemy do klatki 5 listopada i ten strach myślę, że zapamięta na długo. Jedna rzecz, o którą ci jeszcze chcę spytać. Jak to zrobiłeś, że masz fotę z Mike'iem Tysonem i to obstawiam, że nie była robiona fota w Polsce? Opowiedz historię. A właśnie, że w Polsce. O, proszę. Była kręcona reklama Blacka w Warszawie i wtedy jeszcze współpracowałem z firmą właśnie Black. Znaczy firma Black sponsorowała wtedy i tak się złożyło, że na jednym planie byliśmy, przyjechałem do Warszawy, właśnie był Mike Tyson i no i udało się zrobić zdjęcia, udało się zamienić parę słów. Fenomenalny człowiek. Plan na najbliższe dni. No już takie delikatne, tylko szybkościówki, pełen spokój. No i piątek już mamy wisienkę na torcie. Dzięki w takim razie za rozmowę. Dziękuję dużo bardzo. Zdrówka życzę, żeby się na końcu nic nie wysypało. To najważniejsze, żeby wszystko doszło do skutku. Dzięki.